Witam! Dziś przepis na szybkie danie jednogarnkowe z piekarnika. Duszonki, pieczonki, zapiekanka, jak zwał, tak zwał. Ważne, żeby było smaczne. Tutaj mam warzywa, jakieś końcówki warzyw z lodówki, ale o tym za chwilę. Zacznę od mięsa. Kilogram karkówki. Kroję w jakąś drobną kostkę. Nie musi to być idealnie zrobione. Jak widzicie, kawałki takie różnego rodzaju. I to do miski. Następny kawałek. Za chwileczkę zamarynujemy mięso. Mięso pokrojone, jeśli chodzi o marynatę, dodaję łyżeczkę papryki, papryka wędzona, łyżeczkę czosnku, około pół łyżeczki pieprzu, no i oczywiście sól. Soli dam dwie łyżeczki. Nie da się tutaj jak gdyby powiedzieć idealnej ilości przypraw. To wszystko zależy, ile dodamy warzyw. I oczywiście teraz dodałem olej. Wszystko wymieszam i zostawię sobie na około pół godzinki. Niech się lekko zamarynuje. I działam dalej z warzywami. Mięso się marynuje. Teraz przechodzimy do tematu warzyw. Kapusta. Jedna główka, taka niewielka i dosłownie zbieranina z lodówki. Kawałki kalafiora, papryka, jakiś por, koperek, po prostu wszystko, co mamy. Kapustę kroję na grube plastry. Wiecie, można by tą wersję zrobić w kociołku żeliwnym, ale nie każdy ma oczywiście. Także zrobimy ją w piekarniku i do garnczka, czy do jakiejś większej miski. Ja nie mam takiej większej miski, więc muszę ładować to do garka. Jak widzicie, nie wykrawam tutaj tego głąba. To wszystko fajnie zmięknie. Kapusta poza tym młoda, także wszystko będzie mięciutkie. A jeśli trafi się coś chrupiącego, to też nie zaszkodzi. Ja tu z tej kapusty odłożę sobie troszeczkę, żeby dać na spód, na blachę. No i co dalej? Różyczki kalafiora, jakoś drobno, powiedzmy tak. Nie będziemy się tutaj za bardzo z tym bawić. Papryka. Kostkę. Cebula jeszcze, cebula w grube plastry, ja mam tutaj dwie cebulki, tak więc jak widzicie, nie ma tutaj zabawy. I jeszcze kroję marchewkę. Już pozostałych warzyw nie będę pokazywał.
marchewkę. Mam tutaj 3 sztuki. Za chwileczkę je sobie pokroję. I oczywiście ziemniaki. Ziemniaków też mam kilka. Ziemniaki w grube plastry. To wszystko w zależności ile chcemy tych warzyw, czy więcej mięsa, czy warzyw. To już zależy od nas. No i oczywiście koperek. Koperek też sobie drobno pokroję. Tak więc ja pokroję warzywa i za chwilę wracam. Warzywa mam ogarnięte. Teraz łyżeczka soli. Może mało. 2 łyżeczki powiedzmy. Majeranek. Dam sobie ze 3 łyżeczki. I jeszcze papryka wędzona. I do tego pieprz. Wykładam teraz mięso. I teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Trochę ten garnek nawet za mały. Ale jakoś się da radę. Warzywa już wymieszane. Słuchajcie, teraz naczynie żaroodporne. Delikatnie olejem. Wysypuję odłożoną część kapusty. I na to wszystko ląduje cała mieszanka warzyw z mięsem. Ach, coś fantastycznego. Coś fantastycznego. Szybko, sprawnie. Bez żadnej zabawy. I o to chodzi. O to chodzi w kuchni. Szybko, smacznie. Teraz słuchajcie. Tutaj miałem odłożonych kilka listków kapusty. Teraz sobie to przykryję. I do piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie, 200 stopni temperatura. Pieczemy przez około godzinę 10, godzinę 20. W zależności od możliwości piekarnika. Tak więc ja duszonki mam gotowe. Z wierzchu kapusta oczywiście delikatnie przypalona. Ale chodziło o ten efekt wow. A w środku zobaczcie. Sama dobroć. Wszystko mięciutkie, delikatne. Za chwilę sobie nakładam. I oczywiście do tego kefir. Zimny kefirek albo maślanka. Tak więc kochani, jeśli się podobało, zachęcam do zrobienia tego przepisu. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek. Będą nowe, inne, ciekawe pomysły na pyszne, szybkie dania. Tak więc mnie pozostaje Wam życzyć smacznego i do zobaczenia.